Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nutri152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Jesteśmy w okolicy obozu jakby bandytów Quentina, w sensie ich tutaj nie ma, ale dobrze wiemy, że w podstawowym Gothicu już tutaj byli jacyś bandyci. Dobra, fajnie. O Boże, jak mam dzisiaj chrypę. Wybijemy sobie tutaj te stworzonka. Dalej nie pójdziemy, bo z ciekawości wczytałam sobie grę i okazuje się, że gdy pójdziemy dalej, to na przykład mamy tam jaszczurki, a z jaszczurkami jeszcze nie jestem w stanie sobie... Co tej ścierwojad robi? Halo. Z jaszczurami, Boże Święty, nie mogę sobie jeszcze poradzić. Po prostu są za ciężkie, szczególnie, że zauważyłam, że one chcą się na mnie rzucać w więcej niż jedno. No ale ja nie chcę dwóch ścierwojadów. Dziękuję. O matko. Dobra, wybijemy sobie te ścierwojady. Pięknie. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Także nie będziemy się na razie tutaj dalej zapuszczać, bo to po prostu nie ma sensu. Spójrzcie. Tutaj na dole są zębacze. I podejrzewam, że tam znajdę nasze zębate ziele. Ale... to byłoby aktualnie samobójstwo. Więc nie możemy chwilowo tam iść i nie pójdziemy. Jak będziemy chcieli iść w inną stronę, czyli właśnie jakby w głąb, nie tędy skałą, tylko normalną ścieżką, no to tam mamy jaszczurki i też słychać jeszcze w jaskini nieopodal cieniostwora, także to już jest w ogóle nie najlepszy pomysł na cokolwiek. Więc pomyślałam sobie, że po prostu to nie ma sensu. I że, jak widzicie, tam dalej nie pójdziemy. Tutaj ogólnie ścierwojady uciekają. Nie wiem właśnie dlaczego. Ale postaramy się je zabić, bo aktualnie biegną w naszą stronę. Pięknie, udało się akurat na dwa kryty. To się ceni. Musimy sobie usmażyć mięso, bo też jest z tym krucho, ja mam mało życia. Tam dalej, tak jak mówię, na razie nie idziemy. Chyba, że jakimś prawem... O, nie wiem, czy słyszycie, ale tutaj chrapie cieniostwór. Jakimś prawem mogłoby tutaj coś być, ale raczej wątpię. No ten zębacz wychodzi na to, że jest tak jakby tylko jeden. Tam są ścierwojady. Tak, zżarte przez zębacze. Dobrze, czyli to nie jest chwilowo miejsce dla nas. To jest fakt. Fajnie, że można sobie tutaj tak wejść, zorientować się. I widzę, że zębacz jeden przyszedł, bo jest zjebany. Także będziemy musieli sobie jakoś go obejść. Chyba, że z łuku damy radę, ale bardzo w to wątpię. O cholera, on mnie od razu atakuje, naprawdę? No to mamy przekichane, moi drodzy. Mamy przekichane. Jakby tutaj ominąć tego zębacza? No musimy pobiec po prostu chyba. A takie pytanko. Ja się zapisałam może wcześniej? 8.44. Tak, czyli tego zębacza jeszcze tutaj nie ma. Dobrze. Poczekamy sobie na ścierwojady. Chociaż widzę, że aktualnie nie chcą tu przyjść. Odechciało im się biec do mnie. No dobrze, trudno. Będziemy 100 expa w plecy, ale nie chcę z tym zębaczem się na bliski kontakt, wiecie, zbliżać. Do leża trolla oczywiście nie idziemy. Tu jeszcze powinny być jakieś ścierwojady, ale widzę, że je gdzieś wywiało, także my też pójdziemy się wywiać, żeby te jaszczurki nam nie zrobiły krzywdy. Chociaż widzę, że i tak na krawędzi jesteśmy przy tych jaszczurkach. Musimy się troszeczkę dokoksić, moi drodzy. Ale żeby to zrobić, no to wiadomo, trzeba troszeczkę podekspić. Najlepiej na tych ścierwojadach, ewentualnie na kratoszczurach. Ała. Dobra, dałam się trochę obić, ale... nie chciałam podchodzić, bo by się na mnie też reszta rzuciła z tych stworzeń. Dobra, zjemy te zioła. Co ja się będę?
Mamy też mapę. Ciekawi mnie, czy bardzo się różni mapa kolonii. Coś tam jeszcze pisało. Niestety brakuje sporego obszaru na południowym zachodzie. Naprawdę? Nie zauważyłam. Południowy zachód. Ach, że tego obszaru. Dobrze. Ale przynajmniej zawsze to jakaś mapa. Dobra, podleczyliśmy się trochę. Matko, ja dzisiaj... Widzę, że nie w formie tak jak ostatnio. Bywa. Czasami tak jest. Dobra, super. Dobra, na tego możemy przeszarżować już raczej. Fajnie. Musimy iść na wycinkę drwali, ale zanim tam pójdziemy, to jest taka sprawa, że... będziemy musieli troszeczkę właśnie dodać sobie w siłę chociaż ten jeden ten. No to się teraz dam obić? A nie, jednak nie. Dobra, poszło całkiem sprawnie. Ta jaszczurka nie podeszła tutaj niczego nawet. Niczego tu nie znajdę. Dobra, nie wiem dlaczego z niektórych ścierowojadów jest całe mięso, a z niektórych jest tylko jeden kawałek. Nie wiem, czy możemy tutaj podejść do tych bandytów. Widzę, że oni jakby chcieli ze mną zagadać trochę, więc może byśmy to zrobili. Bandzior. Takie pytanie, mogę sobie to ukraść, czy mnie zbijesz? Mogę. Dobrze, czyli masz to w dupie. W porządku, dziękuję. Myślałem, że to się skończyło już dawno. W sumie bardzo dobrze, że mogę sobie to wszystko zabierać, że nikt nie ma od pretensji do mnie. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Widziałam też tam kilo, także rację. Może się przydać. Oni się na mnie patrzą, jak ja to zabieram, nie? Czemu ktoś taki jak ty błądzi po tej części kolonii? Nic tu po tobie. Trafiłem tu przez przypadek. Biegasz po lesie bez powodu, nie zważając na te wszystkie potwory? Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Kim jesteście? Skazańcami, wyrzutkami, mordercami. Jesteśmy bezstronni wobec tego całego fermentu w kolonii i nie mieszamy się w sprawy obozowe. Jak wam się w takim razie wiedzie? Pewnie od samego początku ci wpajano, że nie przeżyjesz poza tymi trzema osiedlami. To bajka. Radzimy sobie lepiej od większości tych miernot w kolonii. Widzę, że tam mi wybili pół lasu. Dziwię się, że jeszcze żyję. Myślisz, że się ciebie boimy, bo mógłbyś nas sprzedać strażnikom? To nie jest tak, że się tutaj ukrywamy. Gomez ma przecież ważniejsze porachunki z nowym obozem. Nami się nie musi przejmować. Poza tym nie wyglądasz na specjalnie majętnego. Lepiej się nie wtrąca. Chyba, że masz tam przy sobie coś ciekawego. Nie za bardzo. Nie. Nawet nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Naprawdę dostałem karę za brak odwagi. Ze wszystkich możliwych miejscówek wybraliście sobie jakąś polanę? Nie zostaniemy tu na zawsze, bohaterze. Chcemy rozbić nasz obóz wysoko w górach, ale na razie zalęgło się tam kilka bestii, z którymi nie ma żartów. No, zauważyłam. Potrzebujecie pomocy? Masz pojęcie, jakie monstra żyją na górze? Nie byłbyś żadną pomocą, chłopcze. Wróć później, może jeszcze tu będziemy. Czwarty obóz, warunek poziom piąty. Okej, okay, dobra, fajnie, mamy poziom trzeci. Dobrze wiedzieć, że jest jakby poziom. Ten bandzior mi tutaj wybił wilki. Dzień dobry, przynajmniej mam skórę za to. Ogólnie też robi się ciemno, a ja nie mogę za bardzo chyba spać tutaj, bo to są jednak cudze łóżka. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. I to jest troszeczkę... O, chyba, że mogę jednak iść spać. Byłoby super. Tak, mogę. Ale oczywiście nie spaliśmy dobrze. Ale to nic. Ważne, żeby było widno. Tak, tu się ten bandzior, Quentin. Tu był zwykły bandzior. Odsuń się! Tu jest Hag. Kim jesteś? Nie wiem, nie mogę z tobą gadać. Curtis. Jak się żyje w dziczy? A powiem ci, że całkiem przyjemnie. Nie musimy na nic pracować. Konwoje oraz natura zapewniają nam wszystko, czego potrzebujemy. I innym obozom jest to na rękę? Oczywiście, że nie. Zawsze jesteśmy na celowniku, kiedy pada łupem konwój albo jakiś podróżnik.
ale jest nas tak wielu, że nie ośmielą się do nas zbliżyć bez dodatkowego wsparcia. A wtedy po prostu chowamy nasze rzeczy i bierzemy nogi za pas. Bieganie z tym całym sprzętem musi być wyczerpujące. Można się przyzwyczaić. Gdyby to było takie łatwe. Możesz mi udzielić kilku wskazówek odnośnie dłuższego biegania? Znam parę sztuczek, ale dopóki Quentin nie uzna cię za godnego zaufania, nic z tego nie będzie. Okej, w porządku, dobrze wiedzieć. Bandzior, świetnie. Tutaj chyba jeszcze jednego wilka mi gdzieś zabili. Kurde, tam jeszcze biegają te wilki, ale ja nie jestem w stanie ich w ogóle na razie zabić, bez przesady. Muszę się ograniczyć do czegoś takiego jak ścierwojad, nie? Ciekawe mnie, czy naprawdę znajdziemy też to zębate ziele tam. Bo jak na mój gust, to też się nie zapowiada, żeby ono faktycznie było tam, gdzie widziałam te zębacze. Tam są gobliny. Ciekawe mnie, jak sobie byśmy teraz poradzili. Można Gilbertowi spróbować pomóc. I tam? Był ścierwojad? Nie ma ścierwojada. Dobra, wybijemy sobie, pójdziemy na te gobliny i może pomożemy Gilbertowi. On miał chyba tak na imię. No, zobaczymy. Naprawdę ciekawi mnie, jak goblin teraz będzie padał. Ich tutaj troszeczkę jest, ale no raczej niezbyt wiele. Ciekawi mnie też, co jest na placu wymian. Moglibyśmy się tam też przejść. Witam. Nie wiem, czy wszystkie się rzucą? Nie, jeden. Widzę, że tak... Dobra, no goblin jest troszeczkę silniejszy od ścierwojada. Witam, panie goblinie. Nie wiem, ile mi zarąbię taki goblin, więc wolę się zapisać. Dobra, widzę, że na hita i tak go nie będę miała. Pięknie, kolejny poziom o to chodziło. Będziemy mogli dać sobie w siłę. A to nam dużo pomoże. W sumie moglibyśmy już teraz skoczyć do obozu, żeby sobie tą siłę dać. Tutaj zostawiłam te ścierwojady, w porządku. Tam ktoś stoi. Mam wrażenie, że mnie nie wpuści tam w okolice placu wymian. Tu jest też sporo ścierwojadów. Na spokojnie sobie wbijemy też ten piąty poziom. Wiecie, i tak na razie z Quentinem nie mam zamiaru tam iść na górę, bo widzieliście, co tam jest. Także... No na razie muszę się pokusić o ścierwojada, nie? W porządku. Mamy też troszeczkę ło i kretoszczura. Nie wiem, ile mi było potrzebne, bo zapomniałam już do tej chaty. Ale to też możemy łatwo zobaczyć. Z krwiopicą też jeszcze nie próbowałam się bić, także nie wiem, jakby nam to poszło. On mnie nie wpuści na górę. Stój! Nie masz prawa iść dalej. Dlaczego? Na placu wymian przewożone są właśnie przez barierę skrzynie z rudą dla naszego jakże wspaniałego króla. To zajmie trochę czasu. Dlatego do tego czasu nikt nie może się tam kręcić. Już mieliśmy dość przypadków, w których ludzie podczas transportu wypełniali kieszenie rudą, a potem brali nogi za pas. Okej. Kiedy będę mógł przejść? Kiedy mnie już tutaj nie będzie. Nie mam pojęcia, ile tamtym to zajmie. Dobra. Nie jesteś zmęczony? Nie. Okej, dobra. Chciałam może ci dać coś do jedzenia, whatever. Nie, to nie. Dobra, chrząszczyki zostawimy. Nie będę na chrząszczach ekspić, no bez przesady. Ekspienie na robakach. To brzmi naprawdę źle. Dobrze, do lasu na razie dalej nie wejdziemy, ale tu jest jeszcze ścierwojad. Jeden chyba. Chyba na pewno. Tylko błagam, proszę mi tam nie sksuć ekspa. Dziękuję, że schowałeś tą broń, bo byś dostał w papę ode mnie kiedyś. Dobrze, tutaj coś się dzieje. Nie za bardzo. Mamy Seraphis. Świetnie. Czyli nic ciekawego. Tam są krwiopijce, na razie tam nie idziemy. Może znajdziemy orkowe... O Boże Święty, wiem, gdzie możemy znaleźć jeszcze orkowe ziele, ale to jest zabójstwo.
Nie tylko na ziemiach orków, ale jeszcze możemy je znaleźć w tym... w okolicy tego obozu drwali, do którego musimy iść, bo to jest w tym lesie, gdzie są orkowe psy zawsze. Albo przynajmniej bardzo często. Super, mamy drzewo. Zajebiście. Musimy też przy okazji przepiłować to drzewo, więc też będzie to dobrym pomysłem. Tu się chyba... O, tu się zrespiło trochę dziadostwa. I to bardzo dobrze, bo nie będę musiała iść tam dalej. Pięknie. Dzisiaj troszeczkę expimy, moi drodzy. Pójdziemy chyba właśnie w okolice tych drwali. Nie wiem, co jest w tym obozowisku i czy pójście tutaj mi zagraża, czy nie za bardzo. Nie, to są ścierwojady. No i trochę krwiopijców. To już gorzej, ale możemy spróbować wyciągnąć taką jedną muchę. Chodź, mucho. I zobaczymy, jak sobie z nią poradzę. A to młody krwiopica. Dobra, co ja się martwię? Aha, nie umiem skrzydeł wydobywać. Nie wiem, rzucamy się na nie, czy pojedynczo. Kurna, no bez przesady. To jest niby dorosły. Dobra, trochę nie no, dobra, trochę kują. Ale nie ma tragedii. A nie, mogę jednak. Tylko z tego małego wygląda na to, że się nie da. Tak, z małych się nie da. Dzisiaj expimy, moi drodzy, tak jak już wspomniałam. Będzie odcinek taki bardziej... exp mode. Dostanę jakiegoś ścierwojada jednego. Dziękuję. Wiecie, nie chcę całej grupy, bo to jednak troszeczkę za dużo. No, troszeczkę za dużo jednak. Z dwoma w porządku, z trzema może być gorzej. Chociaż możemy spróbować, może akurat wejdą mi kryty. No właśnie, o tym mówiłam. No, akurat wykrakałam sobie kryta, także dziękuję, dziękuję bardzo. O Boże, dobra. Ja wiem, że ostatnio tak mało chaotycznie na tych odcinkach. Praktycznie wcale nie ma żadnego chaotyzmu. Tak, jesteśmy tutaj. Ogólnie bardzo mnie wkurza to zadanie z Haworem, że on chce mnie bić. Ja nie chcę mu płacić 50 bryłek rudy. No bez przesady. Dobra, jeszcze pójdziemy zabić tego krotoszczura i możemy na pewno przepiłować sobie drewno. Nie wiem, ile ja potrzebuję tych łoi, bo zapomniałam już. Witam, kretoszczurku. Czy co ten kretoszczur taki twardy był? Halo? Jeszcze mnie ugryzła, paskuda. Dobra, tutaj się coś dzieje? Nie. To dobrze. To możemy popiłować drewno. Najlepiej całe. Piły całe drewno. Otrzymałeś deski. Nie wiem, czy mi 5 łoi wystarczy. Kurczę, no. Jakie mamy jeszcze zadania? Czwarty obóz, tak, to jeszcze nie. Wilcze skóry. Samemu na froncie. No nie dostaniesz od Lorda nagrodę, tylko w pierdol. Super. W poszukiwaniu. Aha, mieliśmy tymi jaskiniowcami się zająć. Ale wiecie co, może byśmy poszli zregenerować siły w łóżku. Jest godzina 10:06, to akurat jakbyśmy się przespali do południa. To byłoby chyba idealnie. Na to, co mówisz przy opcji. Takie sprawy załatwiało się. Witam w moim łóżku i idziemy spanko. Do poranka. Miałam się przesłać do południa, ale niech będzie. Mhm. I co? Jeszcze mamy też magazyn do zrabowania. Ale zanim, no to... Wiecie co? Jak już tu byłam, to mogliśmy tą chatę ogarnąć. Ona jest tutaj w tym... W dzisiejszych czasach na nikim w górnym, nie można polegać. Jakby pierścieniu zewnętrznym. Na końcu dosłownie. Troszeczkę zmarnuję tego sprintu, ale też będziemy mieli wtedy bliżej do tamtej jaskini. Lepiej się do tego nie mieszać. W sumie magazyn to musimy obkraść, ale dopiero w nocy.
Gdzie była ta chata jeszcze dalej? Tak, magazynu oczywiście pilnuje Nek, ale nie przejmujemy się tym. Ktoś tu śpi? Halo, to zwykły kopacz. Hej, ty! Idź precz! Jezu! Masz szczęście! Nawet nie możesz na sobie pogadać z człowiekiem. Tutaj jest ta chata? Tak, witam. A, jeszcze gwoździe musimy kupić. W porządku. O matko, ja muszę tyle drzew pościnać i w ogóle te gwoździe. I tak mi brakuje wszystkiego. 9 gwoździ, 15, 20, o Boże. 40, o kurna, Huno, przy nawet tyle gwoździ nie masz, chłopie. O. Skąd ja mam sobie to kupić? Jeszcze jeden gwóźdź jest za piątkę. Kurna mać. O, jest za 25. Dobra, ja myślałam, że sobie to zrobimy, to zadanie. Tak, na pewno. Już to widzę. Już to widzę. Uważać na to, co mówisz przy obcych. Dobra, pobiegniemy zaraz w stronę Gilberta, oczyścimy tą jaskinię dla niego. A później, no może w stronę tych drwali byśmy poszli, chociaż tam wilki są w lesie. Ale może nie będzie jakoś tak bardzo źle. A może będzie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Trzeba przyznać, że modyfikacja ma całkiem spory poziom trudności w sumie. Jakbyśmy to mieli wszystko brać pod uwagę, to jednak bryłek grudy jest naprawdę mało. Ale jest to dosyć realistyczna sprawa, tak szczerze mówiąc, bo jednak gramy kopaczem. Zawsze tych bryłek jest mało wtedy. Dobra, niby mieliśmy zrzucić te gobliny, ale ja nie będę traciła expa. Dobre. Nie ma mowy, że exp zostanie stracony. Dziękuję bardzo za wszystko. Zbieramy. Będziemy mogli Gilbertowi powiedzieć, że jaskinia jest czysta. Super. Zębate ziele znalazłam. Oh my god. Dobra, możemy iść do Christiana w takim razie też. To super. Dobra, tylko żeby teraz zejść i się nie zabić. O, już widzę, że będzie dodatka. O matko, nienawidzę tego. Nie, znoszę tego. Ale przynajmniej ruszymy takie zadania, no nie? To zbijam cienio stworem, powinno się udać. Dobra, zejdziemy może jakoś tak normalnie. Jeszcze to orkowe ziele jakbym znalazła. O kurda. Nie, no bez jajec. Ja chcę mieć pełne HP. Wybaczcie, że tak ten, no ale... Jezu. Tak mało brakowało, aż prawie zeszłam normalnie jak człowiek. Siup. Ej, no nie da się stąd zejść normalnie, no halo. Jaka ta gra jest wredna? Jezu, dlaczego? Ja mam wrażenie, że będziemy tą serię po prostu ogrywać, wiecie co, nie wiem na ilu odcinkach. Wszyscy skończyli w 8, 10, a ja będę ogrywać w 15, kurde, albo 20. Dziękuję. Siup. I siup. Jaskinia jest pusta. Zatem niedługo czeka mnie przeprowadzka. Niestety nie mogę ci zaoferować w zamian rudy, ale w ramach podziękowania co nieco ci opowiem. Kilka dni temu późną nocą obserwowałem pewnego szkodnika z nowego obozu, który zakopywał skrzynię w ziemi obok zrujnowanej chaty w pobliżu kąpieliska w starym obozie. Na twoim miejscu spróbowałbym opróżnić zawartość, jeśli jeszcze nikt się do niej nie dobrał. Będę pamiętał. Okej, 100 expa dostaliśmy za to zadanie. Super. Myślicie, żeby zajrzeć na te ziemię orków? To jest najgłupszy pomysł, jaki mogłabym zrobić, ale... No przeszłabym się tam, no. Co prawda raczej mnie tam nikt nie wpuści, chyba że... Witam.
Straciłam... O Boże. Dobra, czyli rozumiem, ziemie orków nie wchodzą w grę żadną. Orkowe ziele na ziemiach orków to jest niemożliwa sprawa. O Boże. A taki bezimienny bohater co tam wchodził, nie? Na lajcie, w ogóle, wszystko w dupie. Nie wiem, co mam zrobić z tym Lornem i z tym Haworem. Chyba, że im zapłacę te 50 bryłek. No w sumie... Dobra, no. Ale zaraz znowu tam pójdę w te okolice i co? Wiecie co? Zobaczymy, jak to się odbije, jeżeli mu faktycznie zapłacę. Czy on potem odda mi część tej rudy, czy jak? Lorn? Tak. Masz rudę. Oto w porządku. Znalazłem Havora. Wreszcie nie będę tu sterczał samemu. Dzięki. Żadnej nagrody ani nic? Nawet bym ci coś dał, gdybyś mi wcześniej nie groził tym brabakiem. A teraz idź stąd. Ja pierdzielenie. 50 bryłek w dupę. No ale co mam zrobić, nie? Przecież ich nie wyklepę. Nie ma opcji. Żadnej. Mam nadzieję, że to zębate ziele to miało być jedno. Miało być bagienne ziele i zębate ziele. Christian chyba jest na miejscu tam. Więc możemy się przejść. Tak, on tutaj stoi? Tak, stoi tutaj. Dobra. Cześć, Christian. No nie jedz teraz, jak do ciebie przychodzę. Oto rośliny. Znakomicie. No to mamy wszystko. Pułapka też jest gotowa. Weź tę butelkę i rozlewaj stopniowo jej zawartość po drodze. Idź dokładnie tą ścieżką, którą podążaliśmy. Ja tymczasem rozłożę mięso w jaskini. Mhm, mam jeszcze skórę. Tak. Wiecie co? Ale ja nie mam znowu bryłek chyba. Chociaż chciałbym nauczyć się oprawiać zwierzynę. Co możemy jeszcze? Usuwanie kłów, pazurów, skórowanie gadów. Wiecie co? Dużo jest pazurów i kłów, więc to nie byłby głupi zakup. Właśnie, w ogóle chyba i tak nie nauczy mnie nikt siły na razie więcej. O, widzę, że moja postać sama. To rozlewa tak naprawdę. To bardzo dobrze. Gdybym to ja miała robić, to byłoby źle. No chyba nie podejdziemy już bliżej, bez przesady. Okej. Tyle wystarczy. Lepiej szybko się stąd wynosić, zanim cieniostwór mnie zauważy. No, ja to bym się w ogóle tutaj schowała najlepiej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale byłoby dobrze w sumie tak. Jak to się nazywało? A męskie zajęcie? Co to było? Aha, Malte jest zdania, dobra. Moment, co? A to dla niego są drwale, dobra. Walki treningowe, to nie to. Spektakl na arenie. No nie wiem, no. Ja już stąd zwiałam tak naprawdę. Co, nie potrafi pływać? Żartujecie sobie. Ja sobie tutaj tak po prostu weszłam. I tak po prostu się nie zapisałam, wiecie co? Pozwólcie mi, proszę. I tak miałam full HP. Bo to jest żart. Aha, gra dalej uznała, że jestem w tym. Kurwa, no nie da się tego przeżyć.
Ja pierdolę, nie. Ja mam takiego pecha po prostu w tej grze. Dobra, Havor, masz te pieniądze. Znaczy, Lorn. Zaczekaj. Tak, 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 przestań. Masz rudę, spierdzielej. Znalazłam Havora, spadaj mi na dziób. Nie mam czasu, moi drodzy. Po prostu to jest żart. Witam, Christian. Masz rośliny. Weź. Tak, świetnie. Kilka skór. Dziękuję bardzo. B42B. Dziękuję. I zapisz grę. Nie, naprawdę. Czasami się nie da inaczej. Dobrze, rozłożymy to jeszcze raz. Ja naprawdę, moi drodzy, ja nie wiem, co jest ze mną ostatnio nie tak i w ogóle ta modyfikacja mnie doprowadza do jakiejś, nie wiem. Do jakichś nerwów. Wiecie co, zrobię sobie zapis, zanim podejdę do tego leża. Chciałabym też, wiecie, obadać to leże potem. Szczególnie, że tam coś leży. Tyle by. Dobra, to wiecie co, pobiegniemy sobie. I w ten sposób się ulotnimy. Może do Christiana bym pobiegła. Aha, widzę, że się przyczajamy. Cieniosłup powinien zaraz tu przyjść. Ciekawa mechanika, trzeba przyznać. Mogę sobie w tym czasie sprawdzić zadania? Mogę. Czwarty obóz, to jeszcze nie. Wilcze skóry to oddajemy cały czas. Posłaniec. Tak, musimy poszukać oczywiście... No, w poszukiwaniu chaty, to na razie nie wiem. Walki treningowe, to musimy powalczyć po prostu. Spektakl, to jesteśmy w trakcie. Zmiana władzy, musimy to zrobić. To trzeba się wkraść do magazynu. Idealnie. Teraz ja się o niego zatroszczę. Daj znać Katiemu, żeby mnie tutaj odwiedził. I niech przytaszczy ze sobą cały kopiec rudy za pomoc. A, i powiedz mu jeszcze, żeby wziął ze sobą paru strażników. To tak na wszelki wypadek, gdyby cieniospór wymknął się spod kontroli. Okej. Okay. Co teraz zamierzasz? Na północy powinien się kręcić jakiś troll. Może to właśnie nim zajmę się w następnej kolejności. Mogę ci jakoś pomóc? Daj spokój. Powalenie trolla to inna bajka niż złapanie cieniostwora. Poza tym, na wszelki wypadek, wciąż trzymam przy sobie pewne zaklęcie, które zdobyłem jeszcze przed trafieniem do kolonii. Bez obaw, poradzę sobie. Tak, oczywiście mowa o zmniejszeniu potwora. Mamy tam cieniostwora. Ja bym chciała pobiec tam do jego leża i zobaczyć, co trzymał w środku. No a później właśnie wrócić do Skatiego na przykład. To nie byłoby wcale takie głupie. Dobra, jesteśmy praktycznie pod leżem, także mogę teraz się tutaj rozejrzeć. O, esencja życia tutaj była na przykład. I spodnie kreta, czyli będziemy mieli lepszy pancerz, wygląda na to. Esencja życia, no możemy pić raczej. Wiecie co, nie wiem, może ja wypiję tam do siły. Nie widziałam, że były jakieś progi punktowe. I te spodnie... Spodnie. No, o Boże, dużo lepsze są. No i to się nazywa życie, dobra. Fajnie. Nie wiem, czy idziemy w stronę jeszcze... Nie wiem, czy tam jaszczurek nie było.
stronę orkowej świątyni. O Boże, tam ogary biegały, zapomniałam. To nie, ja tam... Nie idziemy tam. Nie idziemy tam, bo z ostatnim ledwo daliśmy sobie radę, a tam jest ich więcej. Dobrze, którędy będzie najbliżej do Skatiego? No żadną drogą. Najbliżej jest Marwinem. Ale no, raczej nie. Raczej nie o to chodzi. Dobrze, czyli mamy w sumie aprobatę, można powiedzieć... No i tak już mieliśmy aprobatę Skatiego. Trochę nam się udało zrobić. Dziennik się wreszcie troszeczkę zaczął kurczyć. Najgorsze jest to, że na razie się siły nie nauczę. Za bardzo. Mamy siły, mamy punkty nauki zamrożone. Tak naprawdę. Czy moglibyśmy się plus 20 wytrzymałości nauczyć? U jednego ze szkodników chyba. Ale to... nie wiem. Nie wydaje mi się to konieczne. W sumie mogłam iść do Skatiego tą drugą drogą. Ale niech będzie tędy. Czy my coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia, co moglibyśmy tak jeszcze na szybko zrobić dzisiaj? No nie za bardzo, musimy iść do Skatiego. I ewentualnie później przespać się do północy. To sobie moglibyśmy... teraz już to zrobić. Ten magazyn jest do okradnięcia. Nie chcę mi się potem wracać do chaty, więc po prostu prześpimy się teraz. Ogólnie to Gothic 1 jest dużo jaśniejszy w nocy. Dobrze, najpierw pójdziemy w takim razie do Skatiego, a później udamy się do magazynu. O ile Skati nie poszedł spać. Hej, ty! To ja, tu jest Kirgo. O, cześć! Skati! Nie jedz teraz. Złapaliśmy białego cieniostwora. Białego cieniostwora? To mi przyniesie fortunę. Gdzie on jest? Powinieneś się zobaczyć z myśliwym Christianem w pobliżu obozowiska szkodników. Weź też ze sobą hałdę Rudy i paru strażników dla bezpieczeństwa. Tak zrobię. Proszę, przyjmij to jako nagrodę. Diego usłyszy o tobie same dobre rzeczy. Odwiedź mnie jeszcze, o kiedy kurde, będziemy już 150 mieli cieniostwora na arenie do dyspozycji. Okej, okay, dobra. Dużo expa, test zaufania. Super. Wiecie co? Zanim ja się zajmę tym magazynem, to powinnam zrobić inne rzeczy. Na przykład poćwiczyć sobie z Orim na arenie. Ale widzę, że gra mnie tak nie wpuści na arenę. To przykre. Mieliśmy z Orim i Kirgo, no nie? Kirgo śpi, ale Ori jest na arenie. Moglibyśmy spróbować sobie z nim powalczyć. Powinno być całkiem okej. No i potem zobaczymy, co zrobimy dalej. Wydaje mi się, że na tym się zakończy. Zobaczymy też, jak sobie poradzę. Walczmy. Dobrze, ale nie zapominaj, że to tylko walka treningowa. Nie opróżniamy kieszeni przegranego. Chodzi jedynie o samą walkę. Widzimy się na arenie. No to jesteśmy. Możemy zaczynać? Jestem gotowy. O cholera. No nie ma opcji, że go wyklepę. No. O kurczę, ale całkiem dobrze poszło. Całkiem przyjemnie, całkiem dobrze. Chodzi o walkę treningową. Nie wiem, czy musimy wygrać walki treningowe, czy nie za bardzo. I tak nam dobrze poszło, jak na kopacza. W zwykłych spodniach. No. To była dobra walka. Daj znać, kiedy będziesz gotowy na rewanż. Okej, okay, czyli chyba musimy jednak wygrać walki. Jak to się ma do czegokolwiek, walki treningowe? Tak, musimy wygrać walki. No dobrze, mamy zero życia. Kocham to. Tu jest Skati, w porządku. Może Kirgo jest słabszy troszeczkę. Nie wiem, wiem, że musimy się wyleczyć na pewno, ale to musimy iść spać.
Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, tak już na końcówce. Tak naprawdę już na tyle chyba dzisiaj nam wystarczy. Sporo było dzisiaj XP-nia, trzeba przyznać. Do kolejnego poziomu jeszcze trochę nam brakuje. Mamy 10 punktów nauki do wydania. Gorzej, że nie ma kto mnie tego raczej nauczyć, bo Maltę już tyle nie uczy. Maltę chyba śpi tu? Czy to jest chata Diego? Maltę. Hej, ty! Idź precz! Widzę, że... Masz szczęście. Dobra, widzę, że w nocy... Pokazał, gdzie raki... Człowieku, przestań. W nocy się nie da z nimi rozmawiać. Możemy jeszcze spróbować, ale Maltę chyba mnie więcej nie nauczy. Sprawdzimy tak na koniec jeszcze, a jakby mnie nauczył, to byłoby super. Maltę, wstawaj. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Cześć. Mota. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni... A, możesz mnie dalej nauczyć. To super. To właśnie wydaliśmy punkty w siłę. Wrócznie. Dziękuję bardzo. Mamy siłę 52, to już jest naprawdę git. Jeszcze przydałaby się jakaś lepsza broń. W sumie moglibyśmy z taką ilością rudy odwiedzić na przykład, powiedzmy, że Fiska, prawda? Miał jakieś bronie, co prawda za chyba większą ilość rudy, ale zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, słyszymy się w kolejnym, mamy trochę zadań do roboty, obozowisko drwali na nas czeka na przykład. Jeszcze troszeczkę XP ci trzeba. Myślałem, że mamy troszeczkę zadanek. Zawsze coś się znajdzie. Jeżeli film wam się podobał, to możecie zostawić po sobie jakąś łapkę w górę, jakiś miły komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. No i co? Lecę montować dla was ten film. Do kolejnego. Cześć.